Dzień dobry, cześć. Dzisiaj trochę o batatach, słodkich ziemniakach. To już najwyższa pora, żeby podpędzić te ziemniaki, żeby nam szybko podrosły, żeby wypuściły korzonki. Można na dwie metody, na dwa sposoby chciałem powiedzieć. Albo do ziemi, albo tak jak tutaj w przypadku tego w wodzie sobie stoi i znacznie szybciej wypuszcza i listki, i korzenie. Zobaczcie sobie. Jest na dżungla. Styczeń, luty to właściwy termin pędzenia. Czym później, tym może być, że tak powiem, gorzej, bo mogą nie zdążyć dojrzeć takie bulwy. Bo najpierw pojawią się liście, a później wiadomo, takie ziemniaki. A one potrzebują dużo czasu, żeby właśnie urosnąć do takich rozmiarów, jak tutaj widzicie. Więc czym wcześniej podpędzimy, wypuszczą korzonki, z tych później zrazów, pobierzemy z tych listków, pobierzemy zrazy. Oczywiście one muszą być około 20 cm długości. Wkładamy później takie zrazy do wody, wypuszczają korzonki, tak jak tutaj, i można wsadzać do ziemi, do donic. Ja w tym roku bym miał sporo w donicach, ale takie same bulwy, jak tu widzicie, dobrze ukorzenione z korzeniami. O, fajne korzonki. Można też wsadzać do donic, do ziemi, i z takich bulw także będą nowe ziemniaki, nowe bataty. Z tym, że to jest metoda troszeczkę droższa, bo wiadomo, bataty kosztują mniej więcej 10 zł kilogram. A znaczy ekonomicznie wychodzi pobieranie właśnie zrazów takich. Więc jak wolicie, jak chcecie. To wasz wybór. Ja robię zawsze na dwa sposoby. I taki, czyli sadzę bulwy oraz pobieram zrazy. Tutaj jeszcze kolejne. Ludzie jeszcze moczą się gdzieś w wodzie. I jeszcze część batacików muszę dosadzić, bo myślę, że to jest ich mało. A propos batacików, coś do mnie przyszło. To coś to paczka. To są warzywka rodem z Afryki, Azji i Ameryki Południowej. To dotyczy jednego warzywka, natomiast pozostałe dwa rodzaje to są z Ameryki Południowej. A o czym mowa, zaraz wam pokażę. Paczka rozpieczętowana, dobrze zapakowana, ciężko było odcygować ją, że tak powiem, ale już jest gotowa. Zaglądamy, co tam wszystko jest. O, zabezpieczenia są. Zaglądam do środka. Wygląda jak ciasto. Jakiś tort przyszedł do mnie. Oprócz zwykłych batatów, które możemy kupić właśnie w każdym markecie, w sklepie, o, które widzicie, tak zwane pomarańczowe czy różowe w środku. Tu dzisiaj po raz pierwszy udało mi się zamówić. Raczej rzadko dostępne w sklepie, w zasadzie to nigdy nie widziałem. Ich jedynie przez internet można zamówić dwie nowe odmiany batatów. A tak one wyglądają. To trochę wygląda jak burak czerwony. Zobaczcie. Sztuk 5. A to naprawdę jest to batat z Ameryki Południowej. O kolorze fioletowy. W środku będzie całkowicie fioletowy ziemniak. Nie będę go teraz kroił, bo szkoda mi go. Po prostu jak będę zbierał, to wam później pokażę. Myślę, że tak samo go będę ukorzeniał jak ten tradycyjny. Także, a tu zobaczcie, a tu jest różowy, ale on jest różowy tylko na zewnątrz, bo w środku jest biały. Czyli batat różowy, a w środku ma biały. Ten jest po prostu całkiem fioletowy w środku. No i ten tradycyjny, który jak już wspomniałem wcześniej, jest pomarańczowy, różowy w środku. Także mam nawet dwie odmiany batata.
No, w sklepie ciężko kupić, ale przez internet chyba można teraz w dzisiejszych czasach chyba wszystko kupić. Jeszcze tutaj w tej paczce przyszła mi jedna rzecz, ale to osobny zrobię film. Też ziemniak, ale ten jest po prostu nie z tej ziemi. Na razie wam pokażę tylko fragmencik. Coś takiego. No. A więcej nie, bo tak mówię, zrobię teraz filmik specjalny, bo chyba warto porozmawiać na temat tamtego warzywka, które przyszło z Afryki. Przede wszystkim z Afryki, z Azji. No i będę go sadził. Będę próbował przynajmniej. Mam nadzieję, że coś z niego będzie. Podpowiem tylko tyle, że robi się z niego przede wszystkim mąkę, ale nie tylko. Można go też ugotować, tak jak tutaj widzicie, takie bataty różowe o środku białym, fioletowym lub pomarańczowym. Także dzięki za uwagę. Bataty sadzimy w drugiej połowie maja do gruntu. Najlepiej właśnie pobrane zrazy, ukorzenione wsadzamy do gruntu, donic, można nawet na balkonie. Także życzę wam powodzenia w uprawie batata, słodkiego ziemniaka, zwanego wilcem. Trzymajcie się, cześć.